Pan senator Bogdan Pęk, bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Na wstępie chciałem trochę poprawić humor zwolennikom przeprowadzenia tego referendum w taki oto sposób, jak to żeście państwo zaproponowali. Mianowicie oglądałem przed chwilą najnowsze notowania bukmacherskie. Otóż 80% bukmacherów stawia o dziwo na młodego Dudę i w związku z tym na panu prezydencie można sporo zarobić. Za każde 100 zł 176 zł płacą. Radzę stawiać na pana prezydenta, tu kwestia zarobku jest znacznie wyższa. Proszę państwa, kwestia następna. Licencja poetyka. Ja jestem już ładnych parę lat parlamentarzystą. Mam pierwszy raz okazję uczestniczyć w tej procedurze, która ma doprowadzić do referendum obywatelskiego. Zastrzegam się z pełną odpowiedzialnością. Jestem gorącym zwolennikiem możliwego poszerzenia decyzyjności obywatelskiej właśnie w drodze uchwalania poprzez referendum różnych ważnych rozwiązań. Co więcej, jestem także gorącym zwolennikiem okręgów jednomandatowych. Życzyłbym sobie, żeby już w tej kadencji zostały uchwalone i żeby następny parlament został wybrany pod rządami ordynacji jednomandatowej. Ale to jest formalność. Natomiast proszę państwa, powiedziane jest nie rób głupiego z bliźniego swego. To referendum jest pustym zapisem, które w żadnym razie nie prowadzi do rozwiązania trzech założonych problemów. Proszę państwa, pierwszy punkt jest w ewidentny sposób sprzeczny z konstytucją. Mówią o tym liczne ekspertyzy, nie będę się nad nimi rozwodził, powiem tylko tyle. Jedyną formą uchwalenia zmian w konstytucji jest parlament. Jedyną. W związku z tym, jeżeli pan prezydent jeszcze w piątek mówił o frustratach, a w poniedziałek już postawił tezę o referendum w sprawie JOW-ów, to pytam się, o co tu chodzi? Czy chodzi o poprawę humoru części wyborców polskich, czy o dramatyczną próbę zwrócenia uwagi na siebie części tych, którzy, jak powiadają, głosowali za JOW-ami. Ja oczywiście nie będę się sprzeczał, czy te 20% oddane na pana Kukisa to byli ludzie, którzy opowiadali się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Raczej stawiam tezę, że nie, bo przy dzisiejszych podziałach prawdopodobnie jedynym beneficjentem takiej ordynacji byłby pan Kukis, o ile by wybrał dobry okręg jednomandatowy. Musiałby bardzo długo wybierać taki dobry okręg jednomandatowy, w którym mógłby wygrać. Ale proszę państwa, jeżeli kilku znakomitych prawników, konstytucjonalistów jednoznacznie mówi, że nie można w tym trybie dokonać zmiany konstytucji, to co sobie fundujemy na życzenie pana prezydenta? Za 100 milionów złotych hucpę, która w ostatecznym rachunku ma doprowadzić do tego, że nawet jakby jakimś cudem doszło do uchwalenia tego poprzez 50-procentową frekwencję i opowiedzenie się większości narodu za takim rozwiązaniem, wraca to do parlamentu i parlament wcale nie musi wykonać tej sondy przeprowadzonej w takim drogim trybie. Nie musi. No to o co chodzi? Co więcej, z całą pewnością nie będzie to obowiązywać w tych wyborach, czyli dopiero w następnej kadencji mogłyby być teoretycznie wprowadzone JOW-y. No to co pan prezydent robi z nas? Balona? Czy funduje sobie wzmocnienie kampanii w dramatycznym momencie za 100 milionów złotych? Nie koniec na tym. Proszę państwa, pytanie drugie. Czy jest pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu? No jak Boga kocham, no.
poprosilibyście, panie ministrze Łaszkiewicz, pana Ziętarskiego. On jest świetnym specjalistą. Podyktowałby wam pytanie racjonalne. Nie ma dobrej, racjonalnej odpowiedzi na to pytanie. To jest absolutnie puste pytanie. Wstyd, po prostu wstyd przed Wysoką Izbą i ktoś wam to musi powiedzieć. Trzecia kwestia, trzecie pytanie. Czy jest pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? No jasne, że jestem. No i co? Za 100 milionów złotych mamy o to spytać? Co można w trybie zwykłej ustawy zmienić decyzją grupy politycznej, która posiada większość w obu izbach i sprzyjającego prezydenta, gdy jeszcze się mówi, że procedura nad takim rozwiązaniem trwa, a one się nie powinny nakładać. No przecież, kochani, no, jeżeli ma wam wierzyć ktoś, że to jest z czystych, jasnych pobudek robione, to po prostu okłamujecie społeczeństwo. No i wreszcie o tych ekspertyzach słów kilka. Otóż było tak. Pan Marek Chmaj, bo są dwie ekspertyzy korzystne, twierdzące no, przy pewnych ograniczeniach, że to nie jest niekonstytucyjne. Pan Marek Chmaj, zacytuję tego pana, w internecie znalazłem takie oto stwierdzenie. Pisałem ekspertyzy dla SLD, PSL, dla PO, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze z PiS. To jest obiektywny przedstawiciel, ekspert, który obiektywnie wydaje opinię. Dworski ekspert po prostu. Dworski ekspert. Mamy następnego pana. Pan profesor Wojciech Orłowski jest zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów jako ekspert do spraw legislacyjnych rządu. Obiektywny, niezależny ekspert. Następny. I o dziwo, tylko oni dwaj się opowiedzieli za rozwiązaniem, które wszyscy inni uważają za jawnie niekonstytucyjne. No kochani, no przecież można było to zrobić dużo sprytniej. Dużo sprytniej. Dużo sprytniej. No i wreszcie padały tu już słowa o tym, jaka to wielka wola polityczna i chęć poprawienia biednemu polskiemu narodowi stała za tą decyzją pana prezydenta. 2,5 miliona podpisów w próbie wprowadzenia referendum o lasy. Maszynka, do widzenia. Pan prezydent nie raczył nawet, za przeproszeniem, jednego słowa na ten temat powiedzieć. 2 miliony w następnym referendum o emeryturach. Co pan prezydent robi? Pstryk! I dzisiaj słyszymy, że jak ktoś 40 lat skończy, to proszę bardzo, to nie chce przechodzić na emeryturę. Proszę państwa, mógłbym powiedzieć tak, żeby zawsze był okres między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. To pan prezydent wszystkim by nam nieba przychylił. To pan prezydent wszystkim by nam po prostu nieba przychylił. 6-latki, ponad 1 milion. Tak samo do kosza. Ja podziwiam waszą walkę i determinację w tej końcówce wyborów. To macie do tego pełne prawo i również pan prezydent, nikt tego nie może nikomu odebrać. Ale nie róbcie z nas idiotów po prostu. Nie róbcie z nas idiotów i nie zgadzamy się na to, żeby za 100 milionów złotych na koszt polskiego społeczeństwa, gdy nie ma podobno na nic, pan prezydent sobie wzmacniał kampanię. Jest to absolutnie puste referendum. Każdy przyzwoity człowiek musi to potwierdzić. I można to było zrobić w innym trybie i sprawa byłaby, że tak powiem, i tak dostarczona przez usłużne media do wszystkich tych, którzy są zainteresowani taką informacją, iż pan prezydent w związku z decyzją wyborców w pierwszej turze wyborów zmienił zdanie i teraz już będzie optował za ordynacją większościową. Panie senatorze, już czas. Kończąc, chcę powiedzieć tak. Proszę państwa, w niedzielę się to wszystko rozstrzygnie. Jeżeli wygra Andrzej Duda, co wydaje się znacznie bardziej realne niż inne rozwiązanie,
zobaczycie, że można prowadzić prezydenturę zupełnie innej, nowej jakości. Nowej jakości, uczciwą, twardą i nie taką, która będzie między pierwszą a drugą turą wyborów do następnej kadencji zmieniała zdania, wolty i o 180 stopni swoje poglądy. Tylko prezydenturę taką, która będzie robić referenda tam, gdzie będą potrzebne, będzie bronić ludzkich spraw i będzie bronić uczciwego procesu legislacyjnego. Prezydent powinien stać na straży konstytucji, a pan prezydent Komorowski dla chucpy wyborczej konstytucję złamał. Dziękuję.